Cześć, robimy chleb. Tylko i wyłącznie na zakwasie, bez użycia drożdży i żadnych innych wspomagaczy. Ja w tym wideo chcę Wam pokazać cały proces robienia chleba przeze mnie. Jest teraz poniedziałek rano, a ja będę piekł chleb w środę rano. I to jest dzisiaj, teraz to jest proces, który zaczynam. Ale nie przerażajcie się tym, że on będzie trwał 3 dni, ponieważ sama ilość pracy, która w to wchodzi, nie jest ogromna. Więc jaki jest pierwszy krok? Pierwszy krok to jest, wyciągam zakwas z lodówki. Mój zakwas. Możecie go zobaczyć na zbliżeniu. On ma takie bąbelki. To jest zakwas żytni, więc nie będzie miał dużych bąbli powietrza, ponieważ żyto nie otrzymuje dużych bąbli powietrza. Podstawowa informacja jest taka, że dużych bąbli nie będzie. No i ten zakwas żyje. Jak go powącham, to ma trochę octowy zapach, wygląda w ten sposób w środku. No ale on może różnie wyglądać, ponieważ był w lodówce przez parę dni i to, co ja chcę teraz zrobić, to chcę go ożywić przez parę godzin. Dam mu parę godzin, żeby on doszedł do temperatury pokojowej, po czym wyrzucę większość tego, co tutaj mam, i go nakarmię. I teraz tak. Dla wielu z Was może być problemem to, że oczywiście nie macie zakwasu. Co zrobić? Odpowiedź jest prosta. Go możecie zrobić sami bardzo, bardzo prosto i dość szybko. Ok, więc jak robimy zakwas? W internecie znajdziecie dużo przepisów na ten temat, które są szczegółowe i wyjaśniają, jak to zrobić. Jak ja bym robił zakwas, czy jak ja robię zakwas, jeżeli nie mam kultury, którą kultywuję, to jest tak, że mieszam pół na pół mąkę, którą mam, na przykład pszeniczną, chlebową albo żytnią, z wodą. I zostawiam to na blacie, w słoiku. I teraz nie myślcie o czasie, w jakim to wszystko powstaje, czy o procedurze, którą musicie przestrzegać, ale o tym, czego chcecie osiągnąć. Co chcecie osiągnąć? Chcecie osiągnąć to, żeby zakwas został, czy ta mąka została skolonizowana przez bakterie i grzyby, które unoszą się w powietrzu. I też, które są na mące, nie? Którą tam zmieszaliście. Czyli jak wymieszacie pół na pół mąkę z wodą, zostawiacie to na blacie i czekacie tak długo, aż coś tam się zacznie robić. Normalnie to będzie dzień albo dwa, czasem trzy, jeżeli będzie chłodno. No i zobaczycie, że tam ten zakwas zacznie chodzić, nie? Po naszemu. Coś tam się dzieje, jakieś bąbelki powstają. Kiedy ten zakwas zacznie pachnieć octowo, wyrzucacie jego większość, i znowu dokarmiacie pół mąki, pół wody i znowu zostawiacie na przykład na dzień i patrzycie, jak to wszystko chodzi, nie? Czy znowu zaczyna się robić octowe w zapachu, czy tam się robią bąbelki, czy nie. No i po jakimś czasie to się ustabilizuje i taką regułą będzie, że ten zakwas przejdzie przez pełen cykl swojego rozwoju w ciągu jednego dnia, po którym będziecie mogli go dokarmić pół na pół wodą i mąką. No i on będzie żył. No i w pewnym momencie osiągniecie substancję, która szybko po dokarmieniu będzie miała spore bąble i będzie fajnie żywo wyglądała i możecie go, ten zakwas, wykorzystać do pieczenia potem, mniej więcej po tygodniu. No i to tyle na temat wprowadzenia odnośnie zakwasu, o czym zrobię osobne wideo. A teraz, wracając do naszego głównego procesu, mój zakwas wyciągnąłem z lodówki, zostawiam go na blacie przez najbliższe 3-4 godziny i zapominam o nim. Okej, okay, to teraz krok drugi, czyli zakwas stał parę godzin, ocieplił się, no i pachnie bardziej już octowo. Tu się możecie zobaczyć, jest bardziej taki gładki na powierzchni. No i jak go powąchacie, przede wszystkim to jest główna różnica, bo wtedy możecie wyczuć ocet przechodzący trochę już w aceton. To znaczy, że to, co było tam odżywczego, zostało już zjedzone przez grzyby i drożdże. W związku z tym większość mogę wyrzucić. Come here and let's see. Więc wyrzucam zdecydowaną większość tego. Bo to jest wszystko przejedzone. No i zostawiam mniej więcej tyle. Jakąś tam jedną piątą, może 20%. I do tego daję teraz świeżą mąkę żytnią i jakąś taką ilość, która mnie satysfakcjonuje, nie wiem, z 50 gramów może. I za
zalewam to tyle wodą, taką ilością wody, żeby móc to przemieszać, żeby móc z tego zrobić jakieś takie w miarę gęste ciasto. Coś takiego. Powstaje takie jakieś ciasto, które nie, właśnie nie wiem, czy mam wystarczającą ilość wody. Wydaje mi się, że tak. Tutaj, słuchajcie, nie są miary jakieś bardzo ważne, laboratoryjne, w sensie ileś tam gramów. Chodzi po prostu o to, żeby to była substancja, która jest połączeniem no, wody i mąki, żeby luźna mąka tutaj nie latała, żeby to też nie było zbyt wodniste. Bo to jeszcze, nic z tego jeszcze nie robimy. To jest zakwas, który służy nam jako rozpęd, jako rozpędzenie drożdży i grzybów, po to, żeby one sobie rosły do wieczora. I dopiero wieczorem zrobię z tego kolejny zakwas, z którego potem będziemy robić chleb. Także myślcie o tym procesie, który ja teraz robię, jako o budzeniu zakwasu po tym, jak go wyjąłem z lodówki. Nie? W lodówce one, drożdże i bakterie, żyły, ale one nie były w pełni swojego życia. Nie? One były dosyć ospałe. Teraz jak je wyciągnąłem z lodówki, odrzuciłem trochę zakwasu po ociepleniu, pozwalam tym naturalnym drożdżom i bakteriom się rozpędzić. Po to, żeby kiedy one będą już na szczycie swojego rozpędu, żebym mógł je wsadzić do ciasta, które one wtedy szybko i sprawnie przerobią na ciasto, z którego będę mógł robić chleb. No to dzień dobry, witam kolejnego poranka. Mamy drobny przeskok. Wczoraj wieczorem zapomniałem nagrać wideo, w którym dalej rozpędzałem zakwas. To znaczy wieczorem on już urósł dosyć mocno. No i z tego zakwasu wyrzuciłem 80% i znowu nakarmiłem go pół na pół wodą z mąką w takiej ilości, żebym dzisiaj miał tyle, żebym mógł to dodać potem do mojego przyszłego chleba. A to jest Benji. W ilości 20%. Czyli tak by the way, kiedy pieczemy chleb, mówimy o procentach piekarskich. 100% zawsze jest mąka i na te 100% dokładamy inne procenty. No, 20% zakwasu znaczy, że nad 1000 gramów mąki, czyli kilogram mąki, będę miał 200 gramów zakwasu. Tak samo jeżeli chodzi o procent piekarski, możemy mówić o soli, będziemy mieli 2% soli, czyli 2 gramy soli. No i wody, co jest ważne. Wody będziemy mieli w tym moim cieście akurat 80%, czyli prosty rachunek 800 gramów. Mówimy tutaj teraz o czymś dosyć istotnym, hydracji ciasta, czyli hydracja może być różna. Są chleby z 50% hydracji, są chleby z hydracją ponad 100%. Ja pracuję z 80% hydracją, co jest dość wysoką, daje fajne efekty, duże dziurki w chlebie, chleb jest soczysty, wilgotny, ale żeby sobie ułatwić, można pracować na przykład 70% hydracją, wtedy jest łatwiej pracować po prostu z ciastem, kiedy go formujecie. No ale wracając do rzeczy, wracając do dzisiejszego poranka, dzisiaj no, rano miałem zakwas ładnie wyrośnięty, więc jeszcze go nie dodałem do mojego ciasta. To, co zrobiłem do tej pory, to o godzinie 8.30 zmieszałem wodę z mąką. Ja dzisiaj kończę moje mąki, kończę moją mąkę żytnią, kończę moją mąkę okiszową, więc zmieszałem 250 gramów mąki okiszowej, 250 żytniej i 500 gramów mąki białej. No i zmieszałem to teraz z 80% wody, czyli 800 gramów. Zmieszamy to razem i dam temu pół godziny na połączenie się. I nazywamy ten proces autolizą. To jest proces, w którym mąka łączy się z wodą i zmienia się struktura mąki. Z mąki robi się ciasto, gluten łączy się z wodą i to wszystko zaczyna nabierać fajnej formy. Jeżeli teraz spojrzycie na to, jaką to ma formę, can you just show it? Mąka połączona z wodą to jest ciapaja. Nic z tego nie zrobicie. Zobaczycie, jaka będzie zmiana za pół godziny, kiedy będziemy potem dodawać zakwas i inne składniki. No to 30 minut później jesteśmy znowu z ciastem i widzicie, struktura ciasta się zmieniła. To już nie jest taka ciapaja, tylko gluten się zrelaksował, to wszystko zaczyna nabierać formy.
Czyli coś ta autolizę nam dała. No i teraz dodajemy do ciasta 20 gramów soli, czyli 20%, bo używam kilograma mąki. 16, 17, 18, 20 gramów. No i... Czekajcie, to nie było 20%, to było 2% soli. A 20% będzie zakwasu, czyli 200 gramów. Okej, 200. No i teraz tak, mam zakwas, mam mąkę. You can show it also, please. No i teraz ten zakwas rozprowadzam trochę po powierzchni. No i to wszystko łączę ze sobą najlepiej takimi ruchami, które się nazywają stretch and fold, czyli rozciągnięcie i zawijanie. A to dlatego, że wyrabiam już ciasto w ten sposób. Polega to na tym, że mąka ma w sobie gluten, mąka pszenna ma w sobie gluten, no i ten gluten, inne rzeczy, które się w tej mące znajdują, to są generalnie, no jest to zestaw molekuł, no tak jak pomyślcie zestaw sprężynek i poprzez rozciąganie i zawijanie tego ciasta, ja te sprężynki prostuję i daję im możliwość stworzenia struktury. Czyli tak naprawdę wyrabianie ciasta to jest porządkowanie molekuł. Teraz tak, nie mogę tego ciasta wyrobić, nie chcę go przewyrabiać, nie? Na początku, ja tylko chcę mu dać trochę struktury. Potem ono będzie znowu odpoczywało pół godziny i po pół godzinie znowu zrobię taką rundkę naciągania. No ale wtedy się spotkamy. A póki co jestem zadowolony, że rozprowadził się zakwas. Sól się rozprowadziła. No i to znowu mogę przykryć i dać temu odpocząć na pół godziny. A przykrywam to dlatego, żeby to nie wyschło. Okej, pół godziny minęło. Coffee closer. Czyli czas na rozciągnięcie i zawijanie ciasta. Czyli idę tak po prostu dookoła. To co chcę robić, to jest uporządkować molekuły. Porozciągać gluten, który działa mniej więcej tak jak nasze mięśnie. Mogę go rozciągnąć, on trochę się potem skurczy. Ale jakbym chciał zrobić taką drugą rundkę, znaczy mogę zrobić, żeby wam pokazać. To już mniej mogę go rozciągnąć. Nie, już nie wiem do czego to porównać. Do jakiejś takiej gumki ciągutki. Nie ma sensu go już dalej rozciągać, widzicie, jest skurczony, jak mięsień, który się przepracował. Czyli teraz po tym rozciągnięciu, tak go sobie odwrócę dookoła. No i on sobie znowu pół godziny będzie odpoczywał i za pół godziny znowu go mogę rozciągnąć. Ogółem zrobimy to 4 razy. A jeszcze powiem wam, co się stało z zakwasem. Ten zakwas, wykorzystałem tutaj większość zakwasu, w słoiku zostało mi tylko trochę. Dorzuciłem do tego znowu wodę i mąkę. Dałem temu teraz godzinę, temu zakwasowi, żeby się przyzwyczaił do tego, co dostał, świeżego jedzenia. I teraz po godzinie go daję do lodówki. I aż do następnego pieczenia chleba on sobie w lodówce będzie. No a do tego ciasta wracamy za pół godziny. Znowu pół godziny minęło. Ciasto jest gotowe na kolejną serię rozciągnięć. Czy wyrabiania. Zawsze przed wyrabianiem ciasta moczę ręce w zimnej wodzie, bo wtedy ciasto się do tego nie klei. Teraz wam pokażę, jak ciasto wygląda. Come here closer. Jakoś tam trzyma tą strukturę. I teraz zamiast rozciągać i zakładać, tak jak ostatnim razem, pokażę wam inną technikę, którą też lubię, a która ma tą samą logikę. Mogę zrobić coś takiego, takie boczki lekko sobie uformuję. Potem biorę końcówkę ciasta i zawijam. Logika jest ta sama. Rozciągam i daję ciastu rozciągnąć się i odpocząć. Z drugiej strony mogę też zrobić coś takiego, mogę je podnieść i tak sobie zawinąć. Wszystko to zachowuje tę samą logikę. Pozwalam rozciągnąć się ciastu. A chemicznie porządkuję molekuły. No i widzicie, ciasto już się bardzo różni od tego, co było na początku, od tej ciapani, nie?
Teraz tylko, by the way, obracam je tak tylko, żeby wam pokazać, a tak naprawdę mogę już to zostawić. Ciasto się bardzo różni od tego, co było na początku. Już trzyma formę, już widzicie, ta forma jest jakaś uporządkowana. No i co, i zamykam znowu na pół godziny, za pół godziny po raz ostatni je będę wyrabiał, a potem mu dam rosnąć przez kilka godzin. Alright. Znowu minęło pół godziny i możecie zobaczyć, ciasto jest już fajnie gładkie i teraz kolejny tak zwany stretch and fold, czyli rozciągnięcie, obrócenie. Come closer to show it. Widzicie, jak jest gładkie, już ma jakieś bąble nawet. No i ja znowu zrobię tą techniką, co wam ostatnio pokazałem. Ale widzicie, ciasto się już w ogóle nie lepi do rąk. Ładnie się rozciąga. To wszystko jest dobrze rozpracowana struktura glutenu, który tworzy taką siatkę molekularną, która trzyma resztę tego, co w tym cieście jest. Czyli widzicie, mogę to tak wziąć i rozciągać, jak nie jak chcę, nie chcę tego porozrywać, ale jest naprawdę fajne, rozciągliwe. Ja tu, by the way, tylko pokazuję dla was. Tak naprawdę wystarczy to zrobić tylko tak, jak pokazałem. Krótko, nie? Żeby tylko rozciągnąć i żeby znowu wzmocnić ten mięsień glutenu. No i teraz to ciasto zamykam i zostawiam na kilka godzin. I tu się pojawia problem, bo nie powiem wam na ile. Są różne sposoby, żeby powiedzieć na ile. Ja na przykład, u mnie to będzie jakieś 2-3 godziny, po których sprawdzę, jak ciasto wygląda, pokażę wam to wtedy. Generalnie zależy to od temperatury, od mąki, od zakwasu. Jeden z youtuberów, Code of Bread, ma fajny sposób taki, że w tym momencie on by odciął trochę ciasta i dał je na spód słoiczka w równej warstwie i zaznaczył gumką. I wtedy, kiedy ciasto podwoi swoją wysokość, on kończy coś, co się nazywa po angielsku bulk fermentation, czyli główna fermentacja. I ja bardziej polegam na swoim czuciu i na wyglądzie ciasta. Chcę, żeby ono było takie ładnie z bąbelkami, w fajnej, elastycznej strukturze. Pokażę wam, jak to będzie wyglądało, ale główny punkt jest taki, że zostawiamy teraz na 2-3 godziny, może nawet 4, jeżeli będzie chłodno. No i zobaczymy, czy ciasto będzie gotowe. I to jest część tego procesu, która wymaga doświadczenia i takiego wczucia się w ciasto, nie? Kalibracji. To po pewnym czasie będziecie to bardziej i bardziej czuć i będzie to coraz lepsze. No a jeżeli będziecie mieli wątpliwości, zawsze jest lepiej mniej fermentować niż bardziej, bo przefermentowane ciasto jest kiepskie, z tego nic nie zrobicie. No ale to pokażę wam za czas jakiś, a teraz zostawiamy ciasto na te kilka godzin. Dobra, minęły 2-3 godziny. Ciasto ma już jakieś takie bąbelki. Jak go dotykam, to jest takie całe żywe. I po tym wnioskuję, że jest gotowe do tego, żeby zrobić coś, co się nazywa pre-shape po angielsku, czyli pierwsze formowanie. Pierwsze, co robię, to mąkę mączę, daję mąkę na blat i potem mogę wyciągnąć stąd ciasto. Robię to w ten sam sposób, co robiłem wcześniej, kiedy rozciągałem ciasto. Mniej więcej ten sam ruch, widzicie, powtórzę, żeby to ciasto się trochę zmniejszyło w formie i też unikam w ten sposób tego, że wyleję je po prostu na blat i z niego się zrobi taka jedna wielka ciapaja na blacie. Nie? Czyli przez takie rozciąganie w środku nadaję mu formę. No i mam je teraz na blacie. Jak mi się ręce lepią, to dam te mąki. No i teraz dzielę to ciasto na dwie części, bo będę robił z tego dwa chleby. No i teraz coś, co wymaga wprawy. Formowanie. Robię to takim ruchem ręki. W ten sposób. Nie? Czyli tak, jak macie tą tutaj cytrynkę. Tak. A logika jest taka, że zawijam to ciasto pod spód trochę. Czyli raz, dwa, trzy. I tego za dużo tego nie potrzebuję teraz, bo to jest tylko wstępne formowanie, czyli tak wstępne chcę temu kształt nadać. Raz, dwa, trzy. Tutaj widzicie trochę ciasto. Ok. No i tak, mam, to jest pre-shape, czyli wstępna forma i to ciasto teraz znowu sobie jeszcze przybliżej po prostu do siebie. Odpocznie teraz 20 minut, kiedy będzie final shaping.
Dlaczego to robimy w ten sposób? To znowu, żeby ciasto ożywić i żeby się gluten zrelaksował już mniej więcej w kształcie, który będzie. I widzicie, nadaje już temu kształt trochę, nie? Ten kształt się będzie potem, ważne jest, żeby ten kształt się trzymał, jak ja potem będę to już piekł jako bochenek, nie? Bochenek ma się nie rozlewać, bochenek ma mieć kształt. Czyli ten mięsień z glutenu mamy już jakoś wyrobiony tutaj. Czyli teraz przypruszę to trochę mąką. No i wezmę szmatkę płócienną i przykryję to szmatką, żeby to nie wyschło. I tyle. I damy temu 20 minut odpoczynku. Okej, okay. Minęło 20 minut. Ciasto trochę odpoczęło. No i teraz przystępuję do ostatecznego formowania go, które jest powtórzeniem tego, co wcześniej robiłem. Wzmacniam strukturę w ten sposób. Tworzę napięcie powierzchniowe w cieście, zawijając je w ten sposób. Osiągam w ten sposób, no tak jak powiedziałem, napięcie powierzchniowe. Ciasto się robi bardziej napięte i przez to bochenek będzie utrzymywał swój kształt. Robię to do momentu, aż, no nie wiem, to będzie takie napięte, jak mniej więcej moja ręka. Tu mam uformowane, wkładam do mąki ryżowej, obtaczam mąką ryżową, żeby nie przybierało do formy. No i wkładam do formy, do banatonów. Wsypuję trochę mąką, no i powtarzamy z kolejnym, ten sam krok. Tworzę napięcie w cieście. Okej, do mąki. I do banetonu. To jest mąka ryżowa, wspomniałem o tym. Mąka ryżowa nie ma glutenu i w związku z tym nie interaguje z ciastem, tak jakby interagowała mąka pszenna, która by została wchłonięta przez ciasto i by się przylepiła do banetonów. Także mąka ryżowa się bardziej nadaje, ewentualnie semolina, czyli gruboziarnista mąka. No i teraz wkładam tę formę do torebek foliowych po to, żeby ciasto nie wyschło przez noc. I w takiej formie wkładam to do lodówki i zostawiam w lodówce do rana. To się nazywa proces opóźniania ciasta, retarding. No i rano będziemy piec. Jest godzina druga, a zaczęliśmy dzisiaj o 8:30. No i potem, czyli zrobiliśmy ten zestaw stretch and foldów. Potem zrobiliśmy pre-shaping, teraz shaping. No i tyle, i czekamy do jutra rana. Okej. Dzień dobry, zaczynamy drugiego dnia, trzeciego dnia, sorry. O godzinie 8 rano. Chleb wyciągnąłem z lodówki. Możecie zobaczyć, ładnie urósł jeszcze w lodówce. Cała przyczyna, dla której on jest w lodówce, to danie dłuższego czasu do fermentacji, ale w niższej temperaturze, przez co fermentacja jest wolniejsza i wpływa na skład. Jeżeli chleb dotknę palcem teraz, to on się troszkę tylko zagłębi i wraca do góry, ale powoli. W przeciwieństwie do chleba, który nie byłby odpoczęty w lodówce, chleb wczoraj, kiedy bym go tak nacisnął, on by od razu wracał do góry. Teraz jak go nacisnę, to on pomału odbija. To znaczy, że chleb jest dobrze sfermentowany i przygotowany do pieczenia. Biorę semolinę, czyli nasz grysik, i kruszę ten chleb. Znaczy chleb, ciasto. Tak samo tutaj deski, z których będę go wkładał do pieca. W międzyczasie piec się nagrzał. Piec się tutaj nagrzał. Możecie zobaczyć, w piecu mam żeliwne przygotowane naczynia, które wam za chwilę pokażę, i bardzo ważną rzecz, czyli termometr, który pokazuje, że mamy prawie 250 stopni, co jest 245, to jest naprawdę dobrą temperaturą jak na mój piec. Na ogół już wkładam przy 240 chleb do środka, bo rzadko mi się udaje osiągnąć tą wysoką temperaturę. Okej, okay. Czyli zaczynamy. Najpierw chleb tutaj sobie przygotowuję, wyciągam go na deski. Jeden.
i drugi. Teraz robię nacięcie. Ważna rzecz, czyli nacięcie, robię je skalpelem przez środek chleba o głębokości mniej więcej pół centymetra, może troszkę więcej, przez jeden chleb i przez drugi. Tutaj możecie zrobić co chcecie z tymi nacięciami, jest dużo różnych sposobów robienia. Kiedy chleb jest gotowy do włożenia do pieca, zrobię tylko troszkę wody na niego, żeby miał fajną parę, kiedy włożę go do pieca. Teraz tak z pieca wyciągam naczynie, które będzie piec. Jedno i drugie. I teraz rzeczy się będą działy dość szybko. Raz. I dwa. I do pieca. Ja używam tutaj tak zwanego Dutch oven, czyli naszej żelaznej brytwany. Dwa chleby. No i zamykam. I to teraz będzie się działo tam 20 minut. Logika używania tej brytwany jest taka, że piekąc chleb w naszych piecach domowych, mamy ten problem, że piece domowe są skonstruowane tak, żeby odprowadzać wilgoć. W związku z tym, jeżeli pieczecie chleb bez takiego naczynia, chleb bardzo często, znaczy chleb zawsze będzie suchy. Możecie temu zapobiec, używając na przykład pod chlebem blachy, na którą wylejecie wodę, która będzie parowała, ale moim zdaniem to jest sposób dużo gorszy, dużo mniej efektywny niż używanie takiego naczynia. Ja to naczynie kupiłem myśląc o tym, że będąc trochę sceptyczny co do tego, myślałem, że nie będzie dużej różnicy, ale kiedy pierwszy raz chleb zrobiłem w takim żeliwnym naczyniu, różnica była kolosalna. Różnica ta jest dlatego, że to naczynie żeliwne samo się nagrzewa, tak samo jak piec, czyli ma te 250 czy tam 245 stopni, a jednocześnie po włożeniu chleba do środka ono więzi, utrzymuje wilgoć, czyli ta wilgoć z tego chleba wychodzi w ciągu pieczenia. I dzięki temu, że ten chleb jest w tym naczyniu, to ta wilgoć sprawia, że skórka na tym chlebie się nie tworzy od razu, co miałoby miejsce bez tego naczynia, nie? Skórka by się od razu utworzyła i uformowała, w związku z czym chleb nie mógłby tak ładnie urosnąć, jak urośnie w tym naczyniu. Ponieważ, jeszcze raz, w tym naczyniu skórka pod wpływem wilgoci pozostaje elastyczna przez dłuższy czas, w związku z tym chleb może nam się ładnie rozwinąć. No i po 20 minutach otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda. Ok, 20 minut minęło. Otwieramy naczynie, żeby zobaczyć, co się stało z chlebem. Jedno. I możecie zobaczyć, chleb się ładnie otworzył. Ładnie rośnie po otwarciu. No i o to nam chodziło, żeby było ładny, elastyczny, żeby urósł w naczyniu. Widzicie, naprawdę jest duży, ładnie urósł, a otworzył się na nacięciu. No i teraz zostawiamy go dalej w tym samej temperaturze. Temperatury nie zmieniam cały czas, piekarnik jedzie na maksymalną temperaturę. No i tak zostanie przez kolejne 20 minut, może pół godziny. Potem już, ja już teraz tylko oceniam na zasadzie wyglądu. Chcę mieć ładnie dopieczony chleb, brązowo, ciemnobrązowy. No i tyle, czekamy dalej. Ok, nadszedł czas, wyciągamy chleb z pieca. Jakieś 20 minut później. No i kładziemy go na kratkę, żeby miał od spodu też powietrze i żeby... Powietrze jest ważne, dostęp powietrza w studzeniu tego chleba. No i możemy mu się też przyjrzeć. To co widzicie, wygląd ma bardzo ładny, ładnie się otworzył tutaj. A jeżeli posłuchacie, to on cały czas wydaje dźwięki jeszcze, bo on się piecze cały czas w środku. No i dźwięk jest ważny, posłuchajcie tego. Mam nadzieję, że to słyszycie. To oznacza, że chleb jest w środku ładnie wypieczony, że wody tam jest już mało stosunkowo. W związku z tym to nie jest głuchy dźwięk, to jest dźwięk, który dźwięczy. Może zrobię to bez rękawiczki.
Czegoś takiego nie doświadczy się z chlebem ze sklepu. No i co? I teraz ten chleb tutaj musi odpoczywać przynajmniej pół godziny, zanim go rozkroicie, ponieważ jeżeli bym go teraz rozkroił, to w środku jest maź jeszcze. On jeszcze nie jest ustabilizowany w środku, jeszcze gluten się tworzy. Te dwa chleby mają w środku tak naprawdę temperaturę około 90 stopni. Czyli wiecie, ten proces cały czas trwa. Dlatego pół godziny jeszcze ten chleb potrzebuje, przynajmniej pół godziny, zanim go otworzymy. No i tego, can you just try to capture the sound? Nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk. Słuchaj, to jest dźwięk, ten chleb śpiewa po wyciągnięciu z pieca, on cały czas piekąc się teraz skwierczy. No i to jest piękny dźwięk, który jeszcze trochę będzie trwał. No i potem zobaczymy, jak ten chleb będzie wyglądał w środku. Okej, okay, moment próby, otwieramy chleb, rozkrajamy chleb. Zobaczymy, jak on wygląda w środku. No i wygląda całkiem dobrze. Widzicie, skórka jest fajna, chrupiąca, a w środku mamy otwartą strukturę, czyli z zewnątrz coś, co się po angielsku nazywa crust, w środku crumb. Widzicie, te wszystkie pęcherzyki powietrza to jest z dobrej, długiej fermentacji. No i spróbujmy. No i widzicie, chleb poza tym, że ma fajną strukturę, dobrą, chrupiącą skórkę, smakuje naprawdę dobrze. Ma znaki dobrego chleba, to znaczy jest wilgotny w środku. Kiedy go jecie, powoduje, że wydziela się ślina, co też jest ważnym kontrastem do chleba, który możecie kupić w sklepie. Także to jest naprawdę coś fajnego, z czym możecie się podzielić z bliskimi. No i smacznego!